Tym razem spróbuję omówić taki najczęstszy błąd, który popełniacie, omawiając układ oddechowy. Tam była droga powietrza i znaczy nie droga, no tak można powiedzieć. I tu, szanowni państwo, popełniacie błąd polegający, on was nie dyskwalifikuje, ale niestety będzie rzutował na ocenę, na podstawową, czyli na najniższą ocenę, gdyż, szanowni państwo, doprowadzając powietrze do płuc, idziecie odcinkami takimi, jakie pamiętacie ze szkoły podstawowej. Nie zajrzeliście chyba do podręczników, albo nie uznaliście tego za konieczne, żeby dokonać dokładniejszych podziałów. To nie jest szkoła podstawowa, to jest akademia. Podział akademicki, jak się domyślacie, jest podziałem znacznie treściwszym, prawda? O co chodzi? No właśnie. Droga powietrza do płuc. Jama nosowa, gardło, krtań, tchawica, oskrzela, płuca. No powiedzmy sobie, jest to droga dostateczna, prawda? Ale przecież tutaj zobaczcie, ile jest cyferek w tej jamie nosowej. Najpierw do jamy nosowej musimy się dostać. Akademik powie, że powietrze do jamy nosowej dostaje się przez nozdrza. Dziurki nasze w nosie, czyli nozdrza. Ponieważ na końcu też mamy nozdrza jamy nosowej, w związku z tym tu mówimy o nozdrzach przednich, jedynka. Nozdrza przednie przechodzi tędy powietrze do takiej niewielkiej struktury, a więc do przedsionka jamy nosowej, doskonale nam znana, ponieważ ta część jamy nosowej pokryta jest skórą, o dziwo, wewnątrz, tu mam skórę, nie bez przyczyny, w dziurkach, jak zajrzycie sobie do nosa, to tam zauważymy włosy. A przecież włosy są wytworem skóry. Zatem przedsionek jamy nosowej, skórzany przedsionek jamy nosowej. Potem dopiero jest jama nosowa właściwa, ta trójka, składająca się z przestrzeni podzielonych takimi trzema małżowinami, jak pamiętacie z pierwszego semestru, małżowiną nosową górną, środkową i dolną i pomiędzy nimi są przewody nosowe o tych samych nazwach. A tylna część to przewężenie znowu pod kością klinową. To właśnie jest nasze, to są nasze nozdrza tylne. I wchodzimy do gardła. Do gardła o trzech piętrach, o trzech poziomach. Zwróćcie państwo uwagę, najwyższa część gardła sąsiaduje od przodu z jamą nosową. Dlatego powiemy, że jest to nosowa część gardła. Ta środkowa część gardła sąsiaduje z jamą ustną. No to powiemy, że jest to ustna część gardła. Wreszcie najniższa część gardła sąsiaduje od przodu z krtanią. Zatem powiemy, że jest to część krtaniowa gardła. Zwróćcie uwagę, często wam się wydaje, że gardło kończy się w tym miejscu, gdzie jest wejście do krtani, a dalej już jest przełyk. Okazuje się, że nie. Przyjęto za granicę między gardłem a przełykiem numer 14. Tą granicę przyjęto jako dolną krawędź chrząstki tarczowatej, pierścieniowatej. Jak pamiętacie, pierścieniowata chrząstka jest to ta podstawowa, podstawna, najniższa chrząstka krtani, na której krtań się niejako opiera, spoczywa. Zatem dolna granica krtani jest jednocześnie granicą między krtanią a tchawicą, jak i jej rzutowanie do tyłu w kierunku kręgosłupa dzieli gardło i przełyk. Tam, gdzie kończy się krtań, tam kończy się gardło. Tam, gdzie kończy się krtań, zaczyna się tchawica. Tam, gdzie kończy się gardło, zaczyna się 14 przełyk. No właśnie, czyli jesteśmy w tych trzech poziomach gardła, w tych trzech częściach, nosowej, ustnej i krtaniowej. I teraz powietrze oczywiście wchodzi do krtani, ale znowu zauważcie, wchodzi do przedsionka krtani, który jest oddzielony od tej środkowej, najmniejszej, ale bardzo ważnej części krtani, zwanej jamą właściwą. Inaczej głośnią, oddzielony jest fałdem. Ten górny fałd, może ja to powiększę. O. No właśnie, to chyba za dużo. Ten górny fałd, który tutaj widzicie państwo, to jest fałd głosowy, zatem przedsionek, zakończony, przepraszam, fałd głosowy, fałd przedsionka, zakończony fałdem przedsionka, potem między fałdem przedsionka a tym dolnym fałdem głosowym jest szczelina, po prawej stronie, po lewej stronie jest analogiczna i pomiędzy nimi jeszcze połączenie. Ta przestrzeń nosi nazwę jamy właściwej krtani albo głośni. No i stąd właśnie, trzynastka to jest jama podgłośniowa, czyli głośnia oddzielona jest od jamy podgłośniowej tym większym fałdem głosowym. Z kolei głośnia od przedsionka oddzielona jest fałdem
przedsionków. No i tak by to wyglądało, jeżeli chodzi. Aha, tu jeszcze zwróćcie uwagę, w tym miejscu jest kość gnytowa, o której często zapominacie. Natomiast to jest ta chrząstka, która się zapada na skutek ruchu języka i mięśni nadgnykowych, zamykając wejście do dłoni. W momencie połykania, jak wiemy, pokarm trafiłby, gdyby nie było takiego mechanizmu, trafiałby do krtani, nie do przełyku. Słuchajcie, może nie zwróciliście jeszcze na to uwagi, ale przełyk, mimo że tutaj widać, że jest to niby szczelinka, tak naprawdę szczelinką wcale nie jest. Przełyk jest całkowicie obkurczony. Gdyby tak nie było, to stojąc na rękach, głowie, no, zawartość żołądka by nam wypłynęła na posadzkę, prawda? Tak się nie dzieje, bo przełyk mamy zamknięty. Nic do przełyku zatem nie wpadnie. Może być tylko do niego wciśnięte, wepchnięte. To właśnie te mięśnie gardła, mięśnie zwieracze gardła wpychają pokarm do przełyku. Potem już nastąpi reakcja odruchowa, reakcja perystaltyczna i dalsza część będzie powolne zwieranie się mięśniówki gładkiej za tym kęsem pokarmowym i kęs będzie powoli spychany w kierunku żołądka. No właśnie, gdyby krtań była otwarta, to by nie było takiej potrzeby. Zawsze wszystko wpadałoby do krtani, bo przecież tutaj jest duża, drożna przestrzeń, prawda? Zatem musiał się wykształcić mechanizm połykania, polegający na tym, że mięśnie nadgnykowe ciągną za kość gnykową, na której jest podwieszona nasza krtań. Zatem unosząca się kość gnykowa powoduje unoszenie krtani. W tym momencie połknijcie ślinę i skupcie się na ruchu języka. W tym momencie zauważycie, wyczujecie, że język się cofa, naciskając właśnie na tą nagłośnię, ona się zamyka, zamyka wejście do krtani i teraz pokarm może być rzeczywiście wciśnięty, wepchnięty bezpiecznie do przełyku. Tak wygląda nasz mechanizm połykania. No właśnie. No, na tym modelu widać jeszcze jedną rzecz. Też często, analogicznie zresztą, popełniacie ten sam błąd w drodze pokarmu. Zwróćcie uwagę, jama ustna, owszem, możemy tak powiedzieć, ale popatrzcie, jama ustna to wejście, tak jak tutaj mam nozdrza przednie, tak wejście do jamy ustnej ma mało romantyczną nazwę szpara ust. No nie, niektórzy mówią usta i to jest chyba no, takie w pewnym sensie jeszcze do przyjęcia, chociaż anatomowie puryści by się z pewnością tutaj obruszyli. Szpara ust. Dalej mam zęby i wargi. Ta przestrzeń między zębami a wargami... Właśnie, to jest przedsionek jamy ustnej. Zęby są tylną ścianą, wargi i ścianą przednią, przedsionek jamy ustnej. A za zębami dopiero jest jama ustna właściwa z jęzorem, prawda? Jama ustna właściwa, zakończona znowu takim charakterystycznym przewężeniem, w którym występuje, o, mniej więcej w tym miejscu, migdałek gardłowy. Tu jest migdałek językowy, a tu jest migdałek podniebienny, przepraszam, migdałek gardłowy, jest mniej więcej w tym miejscu zlokalizowany. Tu jest migdałek gardłowy, to jest migdałek podniebienny. Migdałek podniebienny, prawie lewy, no bo tu widzimy boczna ściana, prawda? Tej cieśni gardzieli, a więc szpara ust, przedsionek, jama ustna właściwa, cieśni gardzieli z migdałkami. I dopiero pokarm trafia do gardła. Znowu, nie do całego, bo musimy odłączyć część nosową gardła, tylko do części ustnej, i do części krtaniowej, a dalej do przełyku, no i jeszcze dalej, prawda, do żołądka. No to już jest sprawa oczywista. Żołądek dalej będzie dwunastnica, czyli generalnie jelito cienkie, potem jelito grube. Sprawa drogi pokarmu, no tutaj nie jest jeszcze na szczęście taką problematyczną dla Was sprawą. Także dobrze, tu jest nieźle. Może jeszcze pokażę jeden rysunek. Proszę Państwa, to jest taki schematyczny rysunek naszej krtani, całkiem przyjemny. Ja Wam wspominałem w poprzednich filmach, że jest taka strona internetowa KenHub. O, KenHub. Warto tam zajrzeć. Jest tam, no, teksty są anglojęzyczne, no, młodzież współczesna raczej sobie z tym radzi, ale tu nawet nie o teksty chodzi, bo teksty znajdziecie wszędzie, ale są naprawdę niezłe, jak widzicie, rysunki, które możemy sobie pooglądać, przemyśleć, zrozumieć, jak to nasza krtań na przykład jest zbudowana. Ta zielona struktura to oczywiście jest największa chrząstka krtani, chrząstka tarczowata, do której przymocowana jest właśnie ta nasza nagłośnia, która przed chwilą była przeze mnie przedstawiona jako ten element zamykający wejście do krtani. Ona się naciskana przez język będzie się nachylała i zamknie wejście do krtani. No właśnie. Jedynka to oczywiście kość gnykowa, na której to wszystko wisi. No, a trójka to oczywiście błona tarczowo-gnykowa właśnie.
Dobrze, czyli mamy nagłośnie, mamy nieparzystą, też potężną chrząstkę tarczowatą, jak powiedziałem, i ostatnią, potężną pierścieniowatą. Ten pierścień ma to oczko wyraźnie większe z tyłu, no i ta węższa część chrząstki pierścieniowatej z przodu. I zauważmy, że na tej chrząstce spoczywają już parzyste, mniejsze, bardzo ważne chrząstki. Dlaczego ważne? No bo widzicie, do tych chrząstek biegną więzadła głosowe, dające ogólnie potem no właśnie pojęcie struny głosowej. Więc więzadła głosowe. A na chrząstkach nalewkowatych mamy takie malutkie czapeczki. To są chrząstki rożkowate. Są jeszcze chrząstki jeszcze mniejsze, klinowate, schowane wyżej, ale tutaj już ich nie zobaczymy. Czyli chrząstki nalewkowate i chrząstki rożkowate. A tu oczywiście już jest tchawica. Bardzo pouczający rysunek. Mam nadzieję, że też Państwo tak to odbieracie. Ja jeszcze może pokażę, pochwalę się swoim zdjęciem. No już takim ładnym niestety nie. Co to zdjęcie pokazuje? Widzimy tutaj kość gnykową, której laryngolog nie zobaczył. To jest taki jakby widok od góry, widok laryngologa, prawda? Mamy kość gnykową, na której zawieszona jest, jak już powiedziałem, nasza krtań. To, co laryngolog zobaczy, to oczywiście nagłośnie. Nagłośnie prowadzącą do jamy krtaniowej. I co widzimy? No właśnie, wchodząc do jamy krtaniowej, pierwszą jamę, którą tam napotka powietrze, no to właśnie jest ta lejkowato zwężająca się jama zwana przedsionkiem. Trójka to jest przedsionek. Przedsionek zakończony czwórką, czyli tym fałdem przedsionkowym. Poniżej jest ta szczelina, o której mówiłem, lewa i prawa, i ta przestrzeń pomiędzy nimi, czyli jama środkowa, inaczej głośnia, jama właściwa krtani, inaczej głośnia, to jest ta piątka. Z kolei znowu ona od dołu jest ograniczana tym fałdem głosowym. Co jest charakterystycznego, zauważcie Państwo, fałd przedsionka jest bardziej skierowany w bok. Fałd głosowy bardziej skierowany przyśrodkowo. To jest bardzo charakterystyczny obraz laryngologiczny. Tak w nas rzeczywiście jest. No i wreszcie siódemka, szczęśliwa siódemka, przestrzeń środkowa. No można powiedzieć, że no tutaj z pewnością chodzi o wejście dalej w głąb do jamy podgłośniowej. Tak, no dalej będzie jama podgłośniowa, tchawica, ale sama ta przestrzeń, to chodzi o ograniczenie między tymi dwiema fałdami, szóstka, czyli fałdy głosowe lewy, lewa i prawa, lub fałd głosowy lewy i prawy. Z tyłu jeszcze są chrząstki, tutaj niestety przykryte błoną śluzową, tego nie zobaczymy. No i mamy przestrzeń zwaną szparą głośni. Przestrzeń, od której wiele zależy, bo właśnie wibracja powietrza, wibrujące powietrze przeciskające się przez szparę głośni powoduje poruszenie tych strun, no i powstawanie dźwięku. No właśnie, tak wygląda sprawa. Nie chcę Wam wszystkiego tutaj pokazać, no bo muszę część rysunków zostawić na kolokwium, także wybaczcie. Na razie się żegnamy. Dziękuję.